Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na kanale Skrzydła Mazowsza. Jest 5 dzień kwietnia 2023 roku. Przyjechałem do Brzuzy wykorzystać okienko pogodowe kolejne. Jutro już opady śniegu są zapowiadane na święta. No troszeczkę ta pogoda ma się poprawić, ale na pewno nie będzie lotna z uwagi na prędkość wiatru. Także czekam na Arka, być może dojedzie, albo będzie latał, albo będzie wypróbował nowe skrzydło, które kupił, Niwiuka Kaguara, dwójkę. Także czekam, no i zobaczymy co dalej. No i Arek dojechał na startowisko, tak jak zapowiadał, tak jest. Cześć kolego. Cześć. Miło ci widzieć dzisiaj na startowisku. Cześć. No jeszcze wieje to. No troszeczkę powiewa, ale zachód słońca już mamy praktycznie koło 20. Także jak się wyszpeisz, to no, zobaczymy. Ja cię tutaj ewentualnie poasekuruję, zobaczę jak to skrzydło wstaje. No i ja najwyżej wystartujesz pierwsze, a ja za tobą. Dobra, teraz się będę przygotowywał. Panie Bongo, do zachodu słońca jeszcze około godziny. No i dwa włóczany, które przyleciały niedawno, i dwa zające. Witamy klekotów na ziemi kozienickiej. Zobaczmy teraz moje wznoszenie pod wiatr, jakie będzie. Ustawiłem kamerę i ogień. 2,7, 2,8. No barometr może tak wskazywać, ale do 3 dochodzi, także jest bardzo dobrze. No i zobaczymy jak Arek sobie poradzi. Pierwszy jego start na nowym skrzydle. Arek, pod koniec już ci dobrze ustawiło się, ale dobrze, że odpuściłeś. Lepiej odpuścić niż wystartować ząbkiem. No i tutaj moi drodzy mamy starożytne radomki. Bardzo ładnie tutaj to wszystko wygląda. Muzyka.
po mojej prawej stronie jest miejscowość Podmieście. Tutaj przelatuję nad Łobrownikami. Rewelacyjny zachód słońca oznacza, że będzie jutro rano mroźno. Dobrze, że się trafił elegancki warun. Wiatr jest około 5-6 metrów na sekundę, ale najważniejsze, że stabilny, da się polatać. No i doleciałem do miejscowości Miejska Dąbrowa. Strasznie szybko to słońce zachodzi. Jest 19:20. Słońce zaszło 3 minuty temu. W oddali to wygląda, jakby deszcz padał, ale rozmawiałem przed chwilą z Arkiem, mówi, że żadnego deszczu nie ma i prognozy również nie podawały, że ma padać. Stawię się na razie pod wiatr, żeby potem szybko wrócić do brzuzy z wiatrem. Zupełnie jakbym halsował na żaglówce. Dobra, ustawiam się z wiatrem i zasuwam do brzuzy. No i jestem 45 minut w powietrzu, podchodzę do lądowania, Arek nie wystartował, nie wiem jakie tam miał problemy, teraz się dowiem. Arek, ja ląduję. Niespokojnie jest w powietrzu. No. I co, Arek, zdecydowałeś, że dzisiaj będziesz sprawdzał skrzydło, tak? Tak, ale nie wiem, wydaje mi się, że mam za krótkie sterówki. W ogóle nie panuję nad skrzydłem, przeskakuje mnie skrzydło i nie mogę je w żaden sposób przyhamować. Wiesz, mam sterówki tu. Dopiero czuję opór. Za nisko. Tak mi się wydaje, wiesz, no muszę to skonsultować z Mariuszem czy z kimś doświadczonym, wiesz. Dobra, zaraz to zobaczymy. I po próbach dzisiaj. No i dzisiaj po próbach. Tak Arek jest. Troszeczkę pobiegał z napędem na plecach i z nowym skrzydłem Kaguar 2. Tak jest. No jeszcze. Jeszcze trzeba chwilę. Chyba muszę się skonsultować z Mariuszem, może z kimś, żeby sprawdzić, czy nie są za długie jednak te sterówki według mnie, ale może jest to moje subiektywne odczucie, bo na poprzednim skrzydle miałem trochę inne ustawienia i zobaczymy. No myślę, że trzeba będzie popróbować. Skontaktuję się z Mariuszem, jakoś się tam umówicie i ewentualnie tak, Mariusz, spotkacie i te wszystkie kwestie już omówicie sobie. Także no. Już dzień zaliczony. Dzięki, Arku. No, na razie. Dzisiejszy dzień dobiegł końca. Zrobiłem 45 minut w powietrzu. Troszeczkę było niespokojnie momentami. No, pogoda już widać i czuć, że się zmienia. Arek troszeczkę poćwiczył na ziemi. Wiadomo, lepiej początki przećwiczyć tutaj na ziemi, aniżeli wystartować na siłę i żeby miałoby się coś wydarzyć. Ja serdecznie Was zapraszam do subskrybowania kanału. Oczywiście do oglądania, do udostępniania. No i do kolejnego spotkania. Trzymajcie się. Hej!